Kolejna odsłona maleńkiego zbiornika. Dzisiaj zajmiemy się założeniem aranżacji takiej bez klejenia, prostej, szybkiej. Zbiornik, który bez problemu każdy z Was będzie w stanie powtórzyć, zrobić u siebie w domu. Do tego celu użyję kamieni zwykłych otoczaków. Kamieni, które można kupić praktycznie w każdym sklepie budowlanym. Może nie akurat z taką fakturą, ale na pewno w tym kształcie. Akwarium, które będę zakładał, jest to akwarium 12-litrowe o wymiarach 30 cm na 20 na 25 cm. Ze szkła Guardian, szkło bardzo zbliżone odcieniem, przejrzystością do szkła Optim. Zbiornik zakładam klasycznie, jak to dla mnie, na ziemi ogrodowej. No to co, nie ma co się rozgadywać, zaczynamy je zakładać. W pierwszej kolejności na sam spód zbiornika sypię mocno porowate medium. W tym przypadku użyłem kramzytu, ale równie dobrze można zastąpić go kawałkami lawy. Medium takie z uwagi na swoją strukturę ma na celu pomóc w rozwoju bakterii oraz mikroorganizmów, które w pożyteczny sposób wspomogą biologię całego akwarium. Następnie warstwę tę oddzielam od pozostałych za pomocą siatki. W tym przypadku użyłem starej moskitiery. Warstwę oddzieliłem w ten sposób z kilku powodów. Kramzyt jest dość lekki i istnieje ryzyko, że w trakcie wykonywania jakichś prac w zbiorniku zacznie wypływać. Dlatego, aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom, użyłem takiej oto siatki, która wiąże i trzyma całą tą warstwę razem. Na kramzyt sypię uniwersalną ziemię ogrodową. Jeśli zastanawiacie się, czy Wasza ziemia będzie dobra, od razu powiem, że tak, jeśli tylko jej pH jest odpowiednie dla mieszkańców, których zamierzacie tam trzymać. Ostatnią warstwą jest najzwyklejszy żółty piasek. Użyłem piasku z piaskownic z dużego sklepu budowlanego. Piasek taki jest już wstępnie wypłukany, dzięki czemu woda po zalaniu jest przejrzysta. Układ kamieni postanowiłem ustawić zgodnie z zasadą złotego środka. Największy usytuowałem w punkcie mającym skupić na sobie główną uwagę obserwującego. Przy wyborze tego kamienia trochę spędziłem. Chciałem, aby był to normalny otoczak, ale jednak, aby jego struktura przykuwała wzrok. Zresztą wszystkie te kamyki wyglądają dość ciekawie. Pozostałe kamienie ustawiam po zewnętrznych stronach tego największego. Do ułożenia wszystkiego wykorzystałem 5 kamieni, zgodnie z zasadą unikania symetryczności. W końcu w naturze rzadko ona występuje, a w swoich zbiornikach właśnie ją staramy się odwzorować. Po ułożeniu kamieni zabieram się za sadzenie. Użyłem tutaj 2 rodzajów roślin. Ciekaw jestem, czy zgadniecie ich nazwy. Dajcie znać w komentarzach. Rośliny przed posadzeniem rozdzieliłem na pojedyncze sadzonki, co ułatwi mi całą pracę. Sadzonki w akwarium umieszczam w odstępach 2-4 cm, tak aby te zasadzone jako pierwsze miały jak najlepsze warunki do wzrostu. W późniejszym czasie zaowocuje to szybszym zazieleniem. Akwarium, jak sami widzicie, zostało dosyć szybko założone. Nie trwało to zbyt długo. Jak wyszło, sami ocencie, dajcie znać w komentarzach. Moja ocena jak zwykle nie jest obiektywna, także wiecie, czy mi się podoba, czy nie. Gdyby mi się nie podobało, to bym po prostu zlikwidował ten zbiornik i nie pokazywał go Wam. Założył jakiś inny.
Użyłem tutaj dwóch gatunków roślin, Sagittarius sublate oraz Echinodorus adenellusa. Echinodorusa z ostatnich zakupów, nie miałem go zbyt dużo, bo już go wykorzystałem w innym zbiorniku, ale tyle co tutaj jest, myślę, że wystarczy. Rozrośnie się na pewno, w przyszłości stworzy dobry efekt w pomieszaniu ze Sagittarium. Sagittarii użyłem około 40-50 sadzonych. Zgubiłem rachubę w pewnym momencie, jak zostałem oderwany od zakładania, a Echinodorusa jakieś 20 sadzonek. Zbiornik oświetlany będzie lampką 10W. 10W to jest taka moc określona przez producenta. Według mnie ta lampka ma dużo mniej, około 5, a może 6-7. No i za filtrację, bo ten zbiornik mam zamiar uruchomić w normalny sposób, nie z suchym startem. Za filtrację będzie odpowiadał mały filterek kaskadowy o przepustowości na poziomie 160 litrów na godzinę i mocy 3 W. Podsumowując, bo te małe zbiorniki mam zamiar podsumowywać, tak żebyście wiedzieli, ile kosztowały, to wszystko wyniosło mnie około zbiornik jakieś 30 zł, lampka jakieś 45, tu mamy 75, pompka 25, tu mamy 100 zł, rośliny akurat miałem, ale zakup tego typu roślin, przypuśćmy, u mnie by kosztował 20 zł. No to mamy jakieś 120 zł. Ziemia, piasek, tego liczyć nie będę. To są koszty rzędu 2-3 zł. No bo mam tego sporo, wykorzystuję po prostu z zakupionych wcześniej dużych worków. Czyli taki zbiornik wychodzi w granicach 130 zł. Czy dużo, czy mało, ocencie sami. No i oczywiście czekam na Wasze oceny, Wasze komentarze. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.